Dzisiaj przychodzę do Was z niesamowitym tematem, z tematem, który zapewne jest często tytułem wielu, wielu poczytnych magazynów dla kobiet. Nie wiem, jak dla mężczyzn, ale na pewno dla kobiet i dla dziewcząt. Jak sprawdzić, czy osoba, którą mamy na oku, z którą chcemy się spotykać, z którą się spotykamy, a jak sprawdzić, czy to jest właśnie ta właściwa osoba, czy ona, on to jest właśnie to? I dzisiaj chcę Wam o tym opowiedzieć i dać Wam bardzo szybki, prosty i łatwy sposób poprzez zadanie sobie jednego, tylko jednego pytania, aby określić, czy dana osoba jest tą właściwą osobą dla nas. I moment, w którym to określicie, wszystko zmieni, ponieważ wtedy już nie da się oszukiwać, nie da się wymyślać, że się tego nie wie, a nie da się przed samym sobą ukrywać, że nie jestem świadoma tego, co wyszło, czy świadomy tego, co wyszło. Mamy czarno na białym i dalej to już jest tylko i wyłącznie nasza decyzja. I pokrótce Wam powiem też, co możecie zrobić dalej, kiedy wyjdzie, że jednak nie. A kiedy wyjdzie, że tak, to będziecie wiedzieli, co robić dalej. Będziecie wiedzieli, że warto wtedy inwestować w tą znajomość. A więc opowiem Wam, że ten dzisiejszy live jest oczywiście wypadkową kilku rzeczy, które się zdziały. Między innymi jest także efektem mojej pracy z moimi klientami, a zaczęło się od zupełnie zwykłej rzeczy. Czyli nocnego wyjazdu do Tesco. Jest u nas tutaj, w miejscowości, w której mieszkam, jest takie ogromne Tesco, takie piętrowe, do którego lubią jeździć moje córeczki. One uwielbiają do tego Tesco jeździć, bo tam jest wszystko. Tam są pierdółki, tam są ubrania dziecięce i dla dorosłych, i tam są zabawki, i dodatki mieszkaniowe, i wszystko, wszystko, co tylko można wymyśleć w tym Tesco jest. Ono jest duże, ono jest czynne 24 na dobę, więc w tamtym tygodniu pod koniec wybrałyśmy się na taką wycieczkę i pojechałyśmy sobie do tego Tesco. W konkretnym celu pojechałyśmy w celu, by znaleźć rękawiczki, czapkę i szalik dla młodszej córki i rękawiczki dla starszej. I Tesco nie jest jakąś marką taką moją ukochaną, natomiast one lubią tam jeździć. Po prostu wykorzystałyśmy okazję, koniec zimy, więc potrzebowałyśmy czegoś tak na szybko, ze względu na to, że moja starsza córka zakochała się w łyżwiarstwie figurowym. Absolutnie pokochała. To była miłość od pierwszego wejrzenia. Kilka tygodni temu weszła na lodowisko i w momencie, w którym weszła na lodowisko, po prostu coś zaklikało i dostała absolutnego bzika na punkcie łyżwiarstwa figurowego i zaliczyła super intensywny kurs. I zaczęła brać lekcje z prywatnym trenerem, to z każdą wolną chwilę spędza na tym lodowisku, no i potrzebowała rękawiczek, więc pojechałyśmy wieczorem do tego Tesco, właśnie między innymi też po rękawiczki dla niej. I chodziłyśmy sobie po tym dziale ubraniowym i przeglądałyśmy, i wiecie, jak to jest, końcówka sezonu, już niewiele rzeczy jest, wszystko już takie przebrane mocno, i niewiele można znaleźć z fajnych rzeczy, które rzeczywiście są fajne. I spośród tego wszystkiego, co tam było, one wybrały to, co było, co im najbardziej pasowało. I jakby patrząc na ceny, które nie były obniżone, i patrząc na to, co wybrały, zbliżałyśmy się w kierunku kasy i w pewnym momencie zadałam im pytanie, jednej i drugiej, czy to jest naprawdę to, czego chcecie? Zapytałam mojej starszej córki: Oliwko, czy tobie się to podoba? Czy te rękawiczki to są takie, które naprawdę chcesz, czy po prostu wybierasz je, bo nie masz zupełnie żadnych innych? Czy naprawdę one podobają ci się? Czy one naprawdę są takimi, jakie są w twoim stylu? No i to był taki moment wielkiego stop. I powiedziałam: posłuchaj, jeżeli one są w twoim stylu, to je kupimy. Ale jeśli nie, to pojedziemy jutro do sklepu takiego, który lubisz,
i tam kupimy te rękawiczki, które ci się podobają. I dam ci na nie pieniądze, ponieważ ona chciała za te rękawiczki zapłacić ze swojego kieszonkowego. Dam ci na nie pieniądze i pojedziemy do tego sklepu. Więc czy te rękawiczki naprawdę są tymi, które chcesz? No nie. Okej, więc czy to znaczy, że wybierasz je tylko dlatego, że nie ma innych i spośród tych wszystkich, które są, wybierasz te konkretne? Tak. Mówię, okej, to odłóżmy je i pojedziemy jutro do sklepu, który będzie sklepem, który będzie zawierał rękawiczki, które chcesz. Jeśli będzie to, nie będzie w jednym, pojedziemy do drugiego, do trzeciego, pojedziemy do centrum i wybierzesz sobie to, co jest w Twoim stylu. I to samo pytanie zadałam mojej młodszej córce. I dokładnie tą samą odpowiedź uzyskałam. I wracając do domu, rozmyślałam sobie nad tym, jak wiele razy kupowałyśmy rzeczy, nie tylko one, ale także ja dla siebie, w miejscach, w których był jakiś ograniczony wybór. I tak naprawdę kupowałyśmy te rzeczy tylko i wyłącznie dlatego, że był ograniczony wybór, a zależało nam na tym, żeby to coś w danym momencie mieć. Więc zdecydowałyśmy się na to, co się pojawiało, i wybierałyśmy z tego, co było. Więc zadałam sobie to pytanie tak w myślach i sobie pobyłam z tym. I wiecie, że uwielbiam porównania. I najlepiej one bazują na takich zwyczajnych, zupełnie zwyczajnych, prozaicznych czynnościach życiowych, a odnoszą się tak naprawdę do całego naszego życia. I tak jak dla mnie przykładem tego, że my wchodzimy w związki, które nie są dla nas, jest to, kiedy jesteśmy na głodzie emocjonalnym. To jest najbardziej kiepski pomysł na poszukiwanie partnera. Tak samo tutaj, w tym przypadku, okazuje się, że wielu z nas podejmuje decyzje, mając ograniczony wybór, sądząc, że tylko ten wybór mamy i nie możemy wybierać szerzej. I pobyłam sobie z tym, zaczęłam sobie to rozpisywać, wchodziłam w medytację, zaczęłam się przyglądać swojemu życiu i wyborom życiowym, jakich dokonywałam wśród mężczyzn. Czyli ci mężczyźni, którzy byli dla mnie ważni, którzy się pokazali w moim życiu, na jakiej zasadzie ja tych wyborów dokonywałam. I to, co odkryłam, było dla mnie czymś szokującym, ponieważ okazało się, że wewnętrznie zawsze miałam poczucie i przekonanie, że ten wybór jest ograniczony, że ja nie mogę sobie wybierać spośród wszystkich mężczyzn, nie mogę szukać wśród wszystkich mężczyzn tego, który ze mną rezonuje naprawdę. Tylko od razu z góry zakładam, że jest jakiś limit, że spośród jakiegoś ograniczonego grona mogę tylko wybierać. Jest to ograniczone grono najczęściej pojawiało się w którym momencie? W momencie mojego emocjonalnego głodu. Czyli to było to, nie chcę, kochani, tak tego porównywać, żeby to nie zabrzmiało brzydko, ale tak mi się nasuwa, że to jest właśnie to Tesco 24-godzinne. Czyli w momencie, w którym ja nie zadbam o siebie wystarczająco emocjonalnie, o swoje potrzeby, wówczas wchodzę w etap takiego głodu emocjonalnego i jadę do tego 24-godzinnego Tesco. I mimo, że tam jest wiele rzeczy, to jednak to nie oznacza, że ta jakość jest taką jakością, jaką ja chcę. Nie mam nic do Tesco. Jakby w Anglii jakość Tesco nie jest jakaś super zła, a nawet jeśli chodzi o ubrania, nie jest to tragiczne. Natomiast nie jest to sklep, który ze mną rezonuje przynajmniej. Robię tam zakupy naprawdę w ostateczności, ale przyglądając się temu całemu mechanizmowi, to jest coś, co właśnie dzieje się w naszym życiu. Czyli my tak naprawdę wybieramy partnerów, po pierwsze, kiedy jesteśmy na głodzie emocjonalnym, kiedy dotyka nas samotność, kiedy potrzebujemy kogoś obok i jesteśmy już na takim etapie, bym powiedziała, na granicy, na skraju wycieńczenia, już tak bardzo, bardzo pragniemy, żeby się ktoś pojawił. Wtedy wsiadamy w ten samochód i jedziemy do tego 24-godzinnego sklepu i wybieramy spośród tego, co jest. Niestety nie zawsze jest to jakość, której pragniemy, bo kiedy się nasycimy tymi pierwszymi kęsami, potem okazuje się, że wiele rzeczy tam nie do końca nam pasuje.
I my możemy, nie jesteśmy w stanie przetrwać jakby tej najważniejszego momentu, czyli tego emocjonalnego głodu, i mamy wewnętrzne poczucie, że sami nie możemy z tym nic zrobić. I wtedy zakładamy profile na portalach randkowych, idziemy na imprezy, idziemy na prywatki, prosimy znajomych o to, żeby nas komuś polecili, żeby nas z kimś wyswatali. Rozglądamy się po ulicy, szukając kogoś, kto nam wpadnie w oko. W ogóle wszędzie zaczynamy kogoś szukać, ale to szukanie jest tym szukaniem z poziomu braku. Tak? Czyli poczucia, ja nie mam zbyt szerokiego wyboru. Ja mam ograniczony wybór. Ja muszę wybierać z tego, co jest, z tego, co się pojawi. Wyżej nie mogę, dalej nie mogę, szerzej nie mogę. Co nie jest prawdą. Ponieważ to szerzej, wyżej i dalej pojawi się, kiedy ty wytrwasz z tymi emocjami. Nasze wewnętrzne poczucie, zerkam sobie tylko na czas, że emocje nas zabiją, że ta samotność nas zabije, jest tylko wewnętrznym poczuciem. I uwierzcie mi, w momencie, w którym wytrwamy w tym, wytrwacie i pobędziecie ze sobą i zadbacie o siebie, zatroszczycie się o siebie, będziecie siebie pielęgnować, wówczas utrzymacie standard i poziom siebie, takiego, jakim jesteście, jaką jesteście, i nie zejdziecie niżej. Tak jak mówię, to nie znaczy, że nie możemy jechać do Tesco 24 godziny po wodę, coś takiego na szybko, co jest nam potrzebne, mleko i tak dalej. Jeżeli naprawdę tego potrzebujemy, możemy pojechać po to, ale to nie znaczy, że nasze życie jest ograniczone do zlepka jakiejś ilości, jakiejś jakości osób. To jest tylko nasze wewnętrzne przekonanie i te wewnętrzne poczucie, że ja nie mam dostępności szerokiej, powoduje, że wybieram z tego, co jest. Więc teraz w jaki sposób sprawdzić, czy osoba ta, która nas interesuje, tą, którą my się interesujemy, w jaki sposób sprawdzić, czy to jest właśnie to? Pierwszą rzeczą i jedyną, jaką można zrobić dla siebie, która wszystko zmienia, to zamknąć oczy, wziąć kilka głębokich oddechów, poczuć siebie w środku i zadać sobie pytanie, czy gdybym miała wybór spośród wszystkich dostępnych osób na całym świecie, spośród wszystkich mężczyzn na całym świecie, spośród wszystkich kobiet na całym świecie, gdybym miała wybór i mógłbym wybrać kogokolwiek, kto mi się podoba, i zależałoby to tylko ode mnie, i ta osoba przyjęłaby mój wybór, to czy ta, z którą teraz obecnie się spotykam, lub którą mam na myśli, byłaby tym wyborem? O, kochana jesteś. Więc czy byłoby ta osoba, byłaby naszym wyborem? Odpowiedź zamyka wszystko. I teraz, jak wyjdzie ci tak, świetnie, idź w tą relację, idź w ten związek, to jest ta osoba. Jeśli wyjdzie nie, to zadaj sobie kolejne pytanie. To w takim razie, co ja zdecydowałam odpuścić, odciąć, zaprzepaścić, odsunąć, zdusić, zlikwidować, schować w kąt, jaką swoją jakość, by zejść do poziomu osoby, z którą zaczynam się spotykać albo którą mam na myśli? Ponieważ wcześniej czy później to i tak wyjdzie. Bo ta osoba z tobą nie rezonuje. Ty schodzisz jakiś kawałek do tej osoby, żeby z tą osobą być. Teraz być może będzie to zaprzeczeniem tego, o czym wielokrotnie słyszeliście, czyli że my przyciągamy do swojego życia osoby, które z nami rezonują. Gdyby to wszystko było takie jednowarstwowe, to okej, ale to nie jest takie jednowarstwowe. Tam jest wiele różnych przestrzeni, wiele różnych aspektów. Teraz w ciągu jednego dnia nasz poziom wibracyjny, bo te rezonowanie oznacza dopasowanie wibracyjne do siebie. W ciągu jednego dnia nasz poziom wibracyjny zmienia się. Czasem wielokrotnie, czasem kilkukrotnie. To zależy, w którym momencie, w jakim stanie emocjonalnym jesteśmy,
takie osoby będą z nami rezonowały. Jeżeli dany stan utrzymamy dłużej, wówczas jesteśmy w stanie przyjąć do swojego świata inne osoby. Ale to, co najczęściej robimy, najczęściej, i to przede wszystkim robią kobiety, to zaniżają swoją jakość, zaniżają swoją wartość w nadziei i w oczekiwaniu, że jak zejdą niżej do tego mężczyzny i go otoczą odpowiednią opieką, odpowiednią ochroną i odpowiednią miłością i napakują w niego ile się da, to on razem z nimi wzrośnie. Co nie jest prawdą. Oczywiście, że nie wzrośnie. Oczywiście, że możesz pakować ile wlezie. To nie jest konto bankowe. To nie jest nieruchomość. To jest człowiek. To jest istota duchowa, która ma swoją ścieżkę i swoją drogę. I ty nie jesteś jej wybawicielem. Więc to po prostu zwyczajnie nie zadziała. Za pewien czas natomiast budzisz się z tak zwaną ręką w nocniku. Sfrustrowana, wkurwiona, załamana, że facet, który obok ciebie jest, nie jest tym, którego pragniesz mieć obok siebie. On nigdy nie był taki, jaki byś pragnęła, żeby był. Ty natomiast wchodząc w tą relację, miałaś nadzieję, że się zmieni. Od strony mężczyzn nie wypowiadam się, mężczyźni sami będziecie w stanie dopasować to do siebie i zobaczyć co. I zobaczyć, jak to działa u Was. W wielu przypadkach będzie to działało bardzo podobnie. Czyli ta wiara, ta nadzieja, że jak ja dam wystarczająco dużo miłości, to ta osoba się zmieni, jest tylko ułudą, kochani. Więc pierwsze pytanie jest takie: zadaj sobie pytanie, czy mając do dyspozycji wszystkie osoby na całym świecie, wybierzesz tą osobę właśnie, z którą teraz się spotykasz, z którą masz zamiar się zacząć spotykać, którą właśnie poznałeś, która jest w twoim otoczeniu, czy to będzie ta osoba? Jeżeli tak, super, jeżeli nie, to pytanie, jakim jakością w sobie potrzebowałeś powiedzieć dziękuję, albo zepchnąć je na drugi plan, albo udać, że one nie istnieją, albo o nich zapomnieć i zejść niżej, żeby na tym poziomie się spotkać z tą osobą i co zamierzasz poświęcić, ile jeszcze zamierzasz zainwestować, co chcesz zainwestować w tą osobę, co chcesz w niej zmienić, by ona była taką, jaką chcesz, żeby była. Ponieważ to, co wyjdzie, to wyjdzie twoja kreacja i twoja projekcja, która się nie zrealizuje. Nie mamy prawa zmieniać kogoś na siłę. Nie wolno nam zmieniać kogoś na siłę i to się nie dzieje. Jeśli ktoś nie pragnie tej zmiany, nie jesteśmy wybawicielami niczyjej niczyjego życia. Natomiast nasze wewnętrzne poczucie, że nie zasługujemy na więcej, sprawia, że szukamy nie tam, gdzie trzeba. Kiedy mamy wewnętrzną świadomość, kim jesteśmy, jaka jest nasza wartość i pracujemy ze sobą emocjonalnie, i pracujemy na utrzymaniu tego swojego poziomu z emocjami, które są cholernie trudne, bo to są emocje, poczucie. A samotność to są emocje ogromnej tęsknoty, takiego bycia odseparowanym, poczucie takiego bycia innym, nie takim jak wszyscy, ponieważ wszyscy praktycznie wokół nas właśnie tak działają. Więc kiedy pracujemy z tymi emocjami, uwalniamy je, procesujemy, siadamy ze sobą wewnętrznym, siadamy do medytacji, siadamy do procesów, robimy EFT. Wówczas trzymamy swój standard i trzymamy swoją jakość. W pewnym momencie nastąpi tak zwany klik, jak to mówię, i pojawi się ta osoba, która będzie na tym poziomie. I nie będzie trzeba jej zmieniać, natomiast wspólnie rozpoczniecie niezwykłą podróż. Także, kochani, zapraszam Was serdecznie do tego, żebyście usiedli sobie z tym pytaniem. Życzę Wam, kochani, pięknego, cudownego dnia. Ja się z Wami żegnam. Dziękuję Wam za to, że byliście ze mną dzisiaj. Ściskam Was. Buziaki.